Agnieszka, pochodzę z Wrocławia. Do ośrodka przyjechałam, bo miałam problemy w rodzinie. Rodzina mnie po prostu nie chciała. W ośrodku mam spokój, mogę porozmawiać. Modlę się i chcę, żeby było jak najlepiej. Cieszę się i chcę poznawać Boga jako Jezusa prawdziwego. Dziękuję. Chwała Bogu. Mam nadzieję, że tu zapadni nie ma. Ogólnie powiem ze strony, dlaczego jestem w ośrodku. Jestem w ośrodku dlatego, że poznałem kiedyś Pana Jezusa Chrystusa i mój fundament po prostu popękał. I chciałem po prostu naprawić relację, które gdzieś tam zniszczyłem i która gdzieś spowodowała, że odeszłem od Niego i narobiłem trochę syfu, że tak powiem. Dziękuję. Przyjechałem ze Świnoujścia, teraz przebywam w Boguszowicach, Gorcach. Chciałem po prostu zmienić też otoczenie, ze względu na to, że już tam w Świnoujściu po prostu tylko alkohol był i papierosy. Tutaj już nie palę, nie piję. Mogę się zjednać z Panem Bogiem. Przyjechałem tutaj pierwszy raz, jestem na takim spotkaniu. Mam nadzieję, że wyniosę jak najwięcej stąd. Dziękuję. Mam na imię Zbyszek. Przyjechałem z Głuszycy. Jest to koło Wałbrzycha. 2 miesiące temu podjąłem terapię 6-tygodniową. Ukończyłem ją. Po wyjściu w ten sam dzień zacząłem pić dużo. Piłem przez 10 dni. W końcu spakowałem się. Pożyczyłem pieniądze na autobus i przyjechałem do Boguszowa Gorce. Jestem tydzień czasu w Boguszowie na terapii. Tydzień czasu jestem trzeźwy. Dziękuję. Mam na imię Marek, przyjechałem z Nowej Rudy. Teraz przebywam na terapii w Boguszowej Gorce. I teraz przyjechałem tutaj, dalej śledzić śladami Jezusa Chrystusa i żeby nie pić już więcej alkoholu. Amen. Mam na imię Janusz, przyjechałem ze Szczecina. Do Boguszowa Gorca trafiłem w marcu zeszłego roku. Przyjechałem na terapię, bo niestety byłem alkoholikiem. Przyjechałem zmienić życie. W ośrodku już jestem rok i 8 miesięcy. Terapię ukończyłem. Zostałem w służbie terapii, znaczy ośrodka, bo chcę pomagać takim ludziom, jakim ja byłem. I trwam w tym. A przede wszystkim cieszę się z tego, że Bóg mnie uwolnił od wszystkich trosk, bo jedyne co zawierzyłem Jemu, zaufałem i wierzę w to, że Bóg mnie dalej prowadzi, ma dla mnie plan. A dziękuję za to, bo w życiu starym straciłem wszystko, ale zyskałem coś nowego. Rodzinę duchową i nowy dom. Nie jest to prawdą, że my sami sobie pomagamy, bo ja wiem o tym, że Bóg mi pomógł, bo ja próbowałem w starym życiu sam sobie pomagać, ale to mi nie dało. Ja miałem różne propozycje, ale wybrałem jedną propozycję. Walczyłem o ten ośrodek i Bóg mi pomógł, wygrałem. Jeszcze to, co mamy napisane z tyłu i na piersi, to jest logo naszej fundacji, nazywa się Jesus Christ Security, czyli ochrona Jezusa Chrystusa. Dziękuję.